z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj ksiądz Leszek Marciniak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W wieku wam witam serdecznie. Ksiądz Leszek Marciniak, nieustraszony, zadziorny, nikogo się nie bał. Po poznańskim Łazarzu chodził z ochroną, a my tą ochroną byliśmy. Tak opowiadają parafianie z Łazarza z czasów stanu wojennego. Z lat 80. było tak, że opozycja inteligencka zbierała się wokół kościoła dominikanów w Poznaniu, a opozycja robotnicza, ta z Cegloża i z innych zakładów wokół parafii Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu i także wokół księdza Leszka Marciniaka. A potem życiorys mocny, życiorys także chuligański. Zesłanie, jak mówiono, zakaz mówienia kazań pod naciskiem komunistycznych władz, ksiądz Leszek trafił na prowincję. Opowieść z krwi i kości, łącznie z tym, o czym pięknie ksiądz mówi w swoich kazaniach, czyli przezwyciężeniem choroby alkoholowej, a od niedawna zakład karny Wronki, ale w roli kapelana. Opowieść także o zmartwychwstawaniu, bo to świąteczny odcinek wywiadu z chuliganem. Wrócił ksiądz na Łazarz, można powiedzieć, bo na Łazarzu dzisiaj nagrywamy ten program. No, muszę przyznać, że chętnie bym to wrócił na stałe na Łazarz, ale już nie będzie mi to nigdy w życiu dane, aczkolwiek tu na Łazarzu zostawiłem swoje serce. Ten czas, to było takie w ogóle dla mnie zaskoczenie, przyjście w ogóle na Łazarz jako wikariusz. Pracowałem sobie spokojnie w Lubaszu, przygotowywałem nowy rok katechetyczny, bo tam jeszcze uczyliśmy na punktach po wioskach. Od razu dostaję wiadomość z kurii, że od 15 września przechodzę jako wikariusz do Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu na Łazarzu. Przyszedłem tutaj do tej parafii, zastanawiałem się, co tu będę robił, co mnie tutaj czeka, jakie będą zadania. Długo na odpowiedź nie czekałem. Może byłem z tydzień. Zjawił się Jasiu Laufer z Cegloża. Ja nie pamiętam jeszcze z kimś tam przyszedł, że jesteś panowie byli. I zaczęli mi proponować, żebym się nimi zajął, bo oni nie mają duszpasterza swojego. Który to był rok? To był rok 84. Mhm. Ksiądz święcenie miał w 80 roku. W 80 roku, tak. Młody kapłan jeszcze młody, młody, tak, czterolatek. I w tym poszedłem do proboszcza, no bo w końcu jestem uzależniony od proboszcza. Wspaniały zresztą człowiek, ksiądz Bolesław Eksler, w świętej pamięci już. I proboszcz mówi do mnie, oni są jak owce bez pasterza, bierz. Na łazarskim rejonie nie jest kolorowo, czasem zapija się smutki i bywa chilloutowo. Na łazarskim rejonie bieda tutaj piszczy, nie ma co się martwić, musisz podnieść się ze zgliczy. I wszystko zaczęło się tutaj właściwie od momentu śmierci księdza Jerzego. Zaczęli się ci ludzie tu gromadzić, na Łazarzu zrobiliśmy wielką mszę pożegnalną księdza Jerzego. I wtedy padła decyzja, że każdego 19 dnia miesiąca będziemy modlić się za ojczyznę i z prośbą o beatyfikację księdza Jerzego. I to były niesamowite spotkania na mszach świętych za ojczyznę, gdzie przychodził Poznań. Nieraz kilka tysięcy ludzi na tych mszach świętych, że Kościół ich nie mieścił. Szczególnie pamiętam uroczystość 30-lecia Poznańskiego Czerwca. To było wtedy ciężar cały wpadł na Matkę Boską Bolesną. Myśmy to organizowali w kościele. Nie było szans organizować przy krzyżach poznańskich. I rzeczywiście to był niewypał, taki w dobrym słowa znaczeniu, bo rzeczywiście zgromadziły się tam tłumy, które przyszły się modlić. Tysiące ludzi z Cegloża, kolejarzy, no, tak, z ZNTK, tak. Z MPK, z wielu właśnie zakładów pracy. Zakładów tak. Pracy, wychodzi tłum z kościoła, ZOMO dookoła, a przy okazji tej właśnie uroczystości, o której ksiądz mówi, no, no historycznej, 30-lecie czerwca 56 roku, to ponoć około setka osób chroniła się przez całą noc w kościele, tak? Tak, musieli pozostać w kaplicy katechetycznej. Nie było szans, żeby wyszli na zewnątrz. Gdzieś tam dopiero w niedzielę
mieszali się z tłumem, który wychodził z mszy świętej, w ten sposób udało im się dotrzeć do swoich domów. O Boga, za wolność, prawo i chleb, musisz o tym pamiętać. Czerwiec 5-6, niesie się wieść o pozeskich bohaterach. Pamięć o nich będzie wieczna, pamięć nigdy nie umiera. Po upadku Hitlera przyszedł czas stalinizmu, terroru, represji, zbrodniczego komunizmu. Poznaniacy jako pierwsi podnieśli dumnie głowy, dając bardzo jasny przekaz, na to wszystko nie ma zgody. Pamiętajmy o tej dacie, Poznań nosi wielką bliznę. Czerwiec 5-6, symbol walki z komunizmem. Ludzie wyszli na ulicę, żeby walczyć z oprawcami. Ludzie wyszli na ulicę, na czołgi ze sztachetami. Wspominają księdza jako tego, który musiał chodzić z ochroną po Łazarzu. Lidia Dudziak dzisiaj jest radną PiSu, mówi, że mówi, no mąż z księdzem wychodził jako ten ochroniarz. Praktycznie przez te 3 lata byłem w areszcie domowym. Bo dosłownie, jak miałem dyżur do chorego w nocy, to dwóch panów zawsze nocowało na plebanii, żeby w razie czego ze mną w tej nocy wyjść do chorego. A rzeczywiście... Nieraz udało mi się ich przechytrzyć i uciekłem sobie do miasta tak sam, tramwajem. Były awantury niesamowite, musiałem z tego zrezygnować. No ale takie było wtedy życie i dobrze, że oni tak dbali o mnie. Rzeczywiście jestem za to wdzięczny niesamowicie, że te 3 lata nieustannie byli przy mnie. Jak to było, że robotnicy, wiele razy pada to pytanie w wywiadzie z chuliganem, że robotnicy, którzy mieli być tą klasą przodującą w komunizmie, zbuntowali się przeciwko komunizmowi na podstawie właśnie tego księdza doświadczenia tutaj. Pan Bóg działa. To jest ręka Pana, łaska Pana, że oni mieli być tą ekipą czerwoną, a są bardzo blisko Pana Boga. Utkwił mi w głowie, mówiłem o tym księdzu, ten opis właśnie księdza Jerzego, który przybywa do Huty Warszawa, jest pierwszym księdzem, który przestępuje przez próg zakładów w komunie wtedy. Boi się to, co zastanie, po czym okazuje się, że wszystko jest perfekcyjnie, jest krzyż, jest wszystko przygotowane. A są oklaski przede wszystkim na wyjście. I ksiądz witany oklaskami. Jak to było w przypadku księdza? Przyjechałem tutaj spokojnie, zupełnie, nieznany nikomu praktycznie. To później zaczęło się rozwijać. Były oklaski na pożegnanie, ale ja na nich już nie byłem, bo mnie wywieziono. Także, no ale tak się toczy życie kapłana też, nie? 1 maja manifestacje wychodziły z parafii Matki Boskiej Bolesnej. Te manifestacje nielegalne, jak to ksiądz wspomina? Nie o się bałem. O tych ludzi, nie o siebie, ale o tych ludzi, którzy brali udział w tych manifestacjach, bo nigdy nie byliśmy do końca przekonani, co może zrobić komuna. Jak daleko się posuną w tym represji w stosunku do nas. I tego się bałem najbardziej zawsze. O nich, nie? Opowiadają parafianie, że było tak, że była msza, później była i rozmowa w kaplicy, i u księdza w domu, wszędzie wymienianie się kontaktami, gazetkami, kto gdzie co będzie kolportował. Parafia stała się takim głównym ośrodkiem działalności opozycyjnej, tak? Ja nawet nie wiedziałem, gdzie leżą ulotki w tym moim domu, nie was przypadkowo je znajdowałem. Ale były rzeczywiście wszędzie, nie? Także ja nawet się mogę dzisiaj przyznać, że jak szedłem do chorych z bursą, to miałem ulotki ze sobą, które rozkładałem także po korytarzach tutaj na Łazarzu. O czym mówił ksiądz w kazaniach po śmierci księdza Jerzego? Przede wszystkim wracałem do jego homilii, księdza Jerzego, a musimy wziąć pod uwagę, bo zawsze zarzuca się księdzu Jerzemu, że głosił kazania polityczne. On w swoich homiliach przede wszystkim opierał się na Janie Pawle II i kardynale Stefanie Wyszyńskim. I chodziło o to, żebyśmy ludziom pokazali, jaką drogą prowadzi ich Kościół. Nauka społeczna Kościoła, pokazywanie też tego bardzo ważnego elementu przebaczenia. Bo myśmy byli tak trochę zbuntowani na tych komunistów, nie potrafiliśmy im przebaczać. A ksiądz Jerzy ciągle mówił, nie da się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I zawsze nawoływał do tego, żeby przebaczać tym ludziom, którzy nam czynią krzywdę. Pierwszą homilię, to była dla mnie... Weźcie pod uwagę, że... Proszę wziąć pod uwagę, że ja 4 lata kapłaństwa, młody ksiądz, wrzucony od razu w samo centrum. Pierwszą homilię przygotowałem o prawdzie. Co to jest prawda? To pamiętam do dziś. To była homilia wygłoszona w grudniu, 19 grudnia 1984. A później także w homiliach pomagali mi przygotować homilię historycy.
braliśmy jakieś elementy historyczne z danego miesiąca jako wstęp do homilii i później zaczynałem na tych fragmentach historii opierać swoją homilię. Tak żeśmy to tworzyli, bo oprócz tego, że mówimy, że tutaj się gromadzili robotnicy, ale trochę inteligencji też przychodziło i próbowali nam pomagać w tym wszystkim, żeby to jakoś to pięknie zawsze złożyć, tą mszę za ojczyznę. Były kazania o Katyniu, także o temacie najbardziej zakazanym, o którym nawet część opozycji mówiła, nie podejmujmy tego, nie mówmy o tym, tak? Katyn, przypominam sobie, kiedyś rocznica Katynia wypadła, pierwsze święto Wielkanocy, nie pamiętam, który to był rok. Wielki Piątek rano, spowiadamy, od razu telefon z kurii, Marciniak z Exlerem do kurii. Pojechaliśmy. Awantura niesamowita, już nie będę mówił, który z biskupów, bo jeszcze żyje. Awantura niesamowita, bo się okazało, że w mieście zostały rzucone ulotki, że w pierwsze święto Wielkanocy na mszy za ojczyznę będzie Katyń, będzie mowa o Katyniu. Pamiętam, że do dzisiaj pamiętam tą awanturę w kurii. Znaczy ja się wycofywałem, ale mój pobóż był bardzo bojowniczy, ksiądz Exler, trzeba mu to oddać, że postawił biskupa na baczność praktycznie wtedy. I rzeczywiście pierwsze święto, proszę sobie wyobrazić, pierwsze święto Wielkanocy, 19. Ludzie świętują, piją, bawią się. Księża mówią tam, dzisiaj nie będziesz miał ludzi na mszy za ojczyznę, jedziemy do swoich rodzin w gościnę. Wychodzę do ołtarza, jestem sam, kościół nabity. Pierwsza myśl, kto rozda komunię? I wtedy taki był ojciec Jerzy Szelmeczka, już nieżyjący u jezuitów. Ja rozpoczynam, on tak wpada z tej zakrystii, te drzwi wahadłowe tak otwiera gwałtownie, jeszcze ornat wiąże i mówi, tramwaj się spóźnia. Byłem taki szczęśliwy, jak go zobaczyłem wtedy, że mi pomoże, nie? Przede wszystkim. Logistycznie, że rozdawanie komunii nie będzie trwało dłużej niż msza, tak? No tak by przyszło wtedy, jeszcze nie było wtedy szafarzy. I musiałbym sam Wielkanoc, proszę wziąć pod uwagę, ile osób jest po spowiedzi i chce przystąpić do komunii. I tak silne było pragnienie prawdy, takim magnesem była informacja, że będzie prawda o Katyniu. Że tak? Święta nawet nie przeszkodziły w tym, żeby przyjść wieczorem do kościoła, nie? Te czasy minęły, odeszły gdzieś w dal. Nie było nas wtedy na świecie. Walczyli za kraj. Wierzyli, że nam będzie lepiej. Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko. Ostatnie to słowa w ich życiu. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. I jedna kula to wszystko. Tematy odkrywania tej prawdy, mówienia o tej prawdzie wśród robotników, także o, mówiliśmy o czerwcu 56 tak, roku, także o ofiarach komunizmu z okresu stanu wojennego, tak? Tak, tak. Piotr Majszak jeszcze był wspominany też na tych mszach za ojczyznę na pewno. To była świeża ofiara stanu wojennego. Tak, tak. Zginął na ulicy tak. Fredry, zakatowany przez domowców. Do dziś sprawcy tej zbrodni nie zostali ukarani, tak? Tak, tak. Tak to wygląda niestety. Andrzej Radke, który był gościem wywiadu z chuliganem, wspominał, że kiedy jako 22-latek trafił do więzienia, kiedy z tego więzienia wyszedł, to ksiądz Ambony ogłosił, że nasz parafianin Andrzej Radke jest już na wolności. Nie pamiętam tego. że było to dla niego wielkim przeżyciem. Tak? Takich wielkich przeżyć jest pewnie dla właśnie młodych ludzi. Pamiętam Andrzeja matkę jeszcze. Jak on siedział w więzieniu, byliśmy tam z okazji nie matki, byliśmy im odwiedzić. Wspaniała kobieta. Komuna utrudniała parafii i księdzu życie. Były utrudnienia dotyczące najprostszych spraw prozaicznych, jak remonty. I te remonty robili robotnicy, tak? Po robocie przychodzili na parafię remontować, pomagać. Trochę nam tam wikawiat podremontować, takie bieżące sprawy, które wymagały drobnych remontów, robili, bo rzeczywiście było ciężko, nie? Cokolwiek ruszyć innego i tak. Jakoś nam się udawało z nimi żyć wspólnie. Myśmy ich prowadzili duchowo, oni nam pomagali w tych remontach, w takich bieżących sprawach. To były cudowne czasy. Jeszcze współpraca
zwolnikami tutaj spod Podbuku. Oni nam przywozili, jak były te większe uroczystości, jedzenie dla tych wszystkich gości, którzy przyjeżdżali. I oni dbali o nas. Jeździliśmy tam nieraz do nich na jakieś drobne imprezy, nie alkoholowe, ale posiedzieć z nimi, porozmawiać. Rzeczywiście byli bardzo szczerzy w tym, przywozili nam wędlinę, przywozili nam chleb. Takie różne rzeczy, które były potrzebne nieraz, żeby podjąć tych gości, którzy do nas przyjeżdżali. Wiadomo, jak było trudno z aprowizacją wtedy w tych latach. Później współpraca z plastykami. Był tutaj taki w parafii pan Jerzy Plastyk. On nam ściągał plastyków, którzy przygotowywali te fajne dekoracje w kościele. I wtedy także z okazji 30-lecia Poznańskiego Czerwca była wystawa w Domu Katolickim Pieta. Tą wystawę nawet zaszczycił obecnością kardynał Gulbinowicz z Wrocławia. Był tu kiedyś w Poznaniu i go tak prosiłem i przyjechał rzeczywiście tą wystawę tutaj do nas obejrzeć wtedy. Także oni też nam pomagali, ci artyści, przygotowywali te groby tam takie patriotyczne na okres Wielkiego Postu. Później aktorzy, świętej pamięci pani Krysia Feldman, później Hanna Skarżanka z Warszawy, tam z Warszawy jeszcze niektórzy tam przyjeżdżali do nas, bo staraliśmy się też co miesiąc po mszy świętej robić jakiś program artystyczny, żeby nie kończyć tej mszy świętej tylko jako samej mszy świętej, ale żeby jeszcze dać im jakąś sprawę taką duchową. Tak, to też były tłumy, ja pamiętam, jako ministrant w kościele na Sołaczu, kiedy Hanna Skarżanka była, no to był pełny kościół i takie burzliwe oklaski po każdych słowach, tak? No Hania to była wspaniała kobieta, zresztą nie katoliczka, tylko ewangeliczka. Ona zaprzyjaźniła się z księdzem Jerzym. I dzięki właśnie tej przyjaźni z księdzem Jerzym, Hanka zaczęła jeździć po kościołach katolickich i mówić tą piękną, patriotyczne, mówić te piękne, patriotyczne wiersze. Sera, sera, nad miastem się snuła mgła. Ach, jakaż jest przyszłość ma. Kesera, sera, kesera. Wielu było takich artystów, był w programie Wywiad z chuliganem Jerzy Kalina, dzisiaj twórca Pomnika Smoleńskiego, który był takim awangardowym artystą, robiącym jakieś happeningi. Obiecywano mu wielką karierę na jakieś biennale do Wenecji, a później związał się po śmierci księdza Jerzego, powiedział: to wszystko nieważne, ja muszę się związać teraz z pamięcią księdza Jerzego. Jest autorem tego grobu księdza Jerzego przed parafią na Żoliborzu, czyli mieliśmy ten moment tego takiego zbliżenia między robotnikami i artystami. Tak, 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 bardzo mocno, bardzo mocno. Oni się prawie przyjaźnili, oni siadali ze sobą, rozmawiali. To nie było ucieczki, oni rzeczywiście wzajemnie jakoś próbowali się wspierać w tych czasach wtedy. A księdza parafia przyciągała także opozycjonistów z całej Polski przy różnych uroczystościach na tym 30-leciu czerwca 56 roku. Anna Walentynowicz, Kazimierz Świtoń, tak. Szereg innych ludzi tworzących tą atmosferę, atmosferę tych właśnie bardziej robotniczych dzielnic wtedy. Tak, była rzeczywiście. Anna Walentynowicz była wówczas. I chwała jej za to, że tutaj do Poznania dotarła, bo wielu nas nie lubi, poznaniaków, i nie chcieli docierać do nas tutaj. Ja wiem, jak nie rozjechałem do Warszawy, że przy tym grobie księdza Jerzego no powinno być tak fajnie, tak wszyscy powinni się kochać, miłować, ale ten ksiądz z Poznania to taki za bardzo lubiany tam nie był. Nie? Przywiózł ksiądz ze sobą dzisiaj relikwie błogosławianego księdza Jerzego. Ciężko nam przez usta przechodzi mówić święty Jan Paweł II czy błogosławiony ksiądz Jerzy, no bo mówimy o świętym błogosławionym, którzy żyli za naszego życia. Jak to było w tamtych latach i jak to będzie z oddziaływaniem właśnie nauki księdza Jerzego, postaci księdza Jerzego na Polaków, na zwykłych ludzi? Co z tego przesłania pozostaje najbardziej aktualne? Wie pan, po pogrzebie księdza Jerzego na tym płocie za grobem wisiał taki wielki transparent. Słowa twoje poniesiemy. Nieśliśmy trochę, ale czy dzisiaj niesiemy? Boję się, że zapominamy coraz bardziej o księdzu Jerzym. Jeżdżę tam dosyć często do Warszawy i co roku jestem na rocznicy księdza Jerzego. Jest nas coraz mniej.
Jeszcze pierwsze rocznice były na zewnątrz, bo były tłumy. Teraz się już mieścimy w kościele i w kościele właściwie nie jest nawet tak bardzo tłoczno. Szukamy takich nowoczesnych świętych. Tak patrzę z wielkim szacunkiem do świętej Rity, do świętego Szarbela, innych świętych, których tam pełno w internecie i tam tworzą różne nabożeństwa do nich i niektórych już tych świętych uważają ważniejszych od Pana Boga, ale my mamy swojego świętego. Nie tylko Jana Pawła, mamy jeszcze siostrę Faustynę, mamy brata Alberta, no i mamy księdza Jerzego. Tu wam przywiozłem dzisiaj taki fajny relikwiarz. Udało mi się wyżebrać z kuli warszawskiej, dosłownie, relikwie księdza Jerzego. On jeździ ze mną wszędzie, on nawet był ze mną na terapii. O niej jeszcze porozmawiamy, ale może to jest tak i z Joanną i Andrzejem Gwiazdami tutaj rozmawialiśmy tak. O tym wywiadzie z chuliganem, że to musi się jakoś przetrawić, musi minąć ileś czasu, bo dzisiaj na przykład młodzi ludzie często wracają na przykład do, nie wszyscy, ale jakaś część, ale nie taka mała część, do pamięci o żołnierzach wyklętych, tak? A pokolenie Solidarności w jakiś sposób kojarzy im się z tym, że no to jest ten, nie wiem, burmistrz, wójt ode mnie z gminy, który chwali się przeszłością solidarnościową, później to zdyskontował, zarobił na tym, osiągnął jakieś sukcesy, niekoniecznie pozostał wierny tym ideałom. Troszkę pokutuje to, co się udało w pierwszych latach 90. niektórym mediom zrobić, tak, że to takie drętwe kompatanctwo dalej, że może to jest tak, że to wszystko musi minąć pewien czas, żeby oddzielić ziarno od plew, żeby to stało się też to, co było najmocniejsze w tym, jakąś legendą, tak? No świetnie to pan powiedział. Się cieszmy z tej młodzieży, która teraz jest rzeczywiście zafascynowana tymi żołnierzami wyklętymi i próbuje iść tą drogą teraz z patriotyzmu. Mhm. Pewnie dojdą tam do księdza Jerzego w końcu, nie? No, kibice na pielgrzymkach kibicowskich był ksiądz Jarek Wąsowicz, salezjanin, tak. Który te pielgrzymki organizuje w wywiadzie z chuliganem, no już jakoś docierają, bo to jest jeden z ich postulatów, jeden z ich jakby sztandarów, ksiądz Jerzy już dzisiaj, tak? Się tylko cieszyć. Jak to było z represjami, jak to było z wypychaniem jakby księdza od tych wpływów na tych robotników? Ciężkie przeżycia, jak opowiadają parafianie, także dla nich, kiedy ksiądz parafii musiał odejść. Wsiąkł ksiądz... od wazu w półtorej godziny. Tak? Dosłownie, to znaczy miałem dekret wypisany od 1 lipca do Szamotu. Ale do kuli dotarły wiadomości, że chcą mnie zatrzymać tutaj na siłę. Ja oczywiście ślubowałem biskupowi posłuszeństwo. I uważam, że w kościele posłuszeństwo jest bardzo ważne, mimo wszystko, mimo wszelkiego bólu, które może spowodować jakieś odejście, ale posłuszeństwo jest najważniejsze. I wtedy kuria się wystraszyła, że nie wiadomo, co się tu będzie dziać, i mnie wyciągnęli 5 dni wcześniej. Przyjechał biskup z kanclerzem, dali mi 1,5 godziny czasu, żebym zabrał najbardziej potrzebne rzeczy i mnie wywieźli. Także to było takie gwałtowne, ale myślę, że to uratowało, że nie było żadnej rozruby tu w Matce Boskiej Bolesnej, że jakoś to później rozeszło się spokojnie po kościach. Jak reagowali parafianie, jak reagowali współpracownicy księdza? Najpierw nie wiedzieli w ogóle, gdzie jestem. Później zaczęli mnie tam trochę odwiedzać w tych szamotułach, pomogli mi się tam urządzić. Z wieloma do dziś mam takie kontakty przyjacielskie, muszę powiedzieć, i często się dzwaniamy, spotykamy, piszemy na Facebooku ze sobą. Także takie pewne kontakty tu z łazarzem sobie zachowałem. Co ksiądz wie dzisiaj o tych naciskach, które doprowadziły do tego, że przestał ksiądz być w parafii Matki Boskiej Bolesnej? Ja, wie pan co, w sumie to jestem wdzięczny księdzu arcybiskupowi Jerzemu Strobie, już nieżyjącemu, że zadecydował, żeby mnie stąd wyciągnąć. Krótko po mnie zginął Stasiu Suchowolec z Białymstoku, zginął Sylwek, i zginął jeszcze w Warszawie ksiądz Stefan Niedzielak. Też miałem pogróżki. Nie wiadomo, jakby to się skończyło. Ja myślę, że arcybiskup, podejmując tą decyzję, wyrzucając mnie z Poznania, uratował mi życie. Trochę denerwował też ksiądz Esbeków w kościele, mówiąc, kiedy mają włączyć magnetofony w czasie kazania. Tak, takie wspomnienie zachowali parafianie. Chyba coś takiego się zdarzyło rzeczywiście. Raz, drugi chyba to powiedziałem. Zresztą myśmy ich wykrywali bardzo szybko, bo osoby, które stały obok,
pewnymi gestami pokazywali nam na tych esbeków, którzy stoją i nagrywają. Nawet jeden z księża niestety bali się do koncelebry dołączyć ze mną. Księża poznańscy, nawet poważni księża poznańscy. Opowiadał mi kiedyś już nieżyjący były oficjał sądu metropolitalnego w Poznaniu, który się okazało, że przychodził na tę mszę na cywila, że też kiedyś stał koło kobiety, która go kiedyś przesłuchiwała. I bardzo pobożnie wyglądała. Bardzo pobożnie mówi wyglądała, ale mi podejrzewał, że nagrywała. W którym roku pojawił się ksiądz w Szamotułach? W 87. I jak to było? No zajechałem, proboszcz był wystraszony totalnie, no musiał być wystraszony, ale widocznie mu źle ze mną nie było, bośmy razem przeżyli 7 lat. Pół swojego wikariatu przeżyłem w Szamotułach, nie? Także że jakoś tam żeśmy sobie specjalnie w drogę nie wchodzili, bo każdy miał swoje zdanie na temat Polski, na temat przyszłości, więc żeśmy się mijali z tymi tematami, ale praca duszpasterska szła. Mówi ksiądz w kazaniach o swojej chorobie alkoholowej. Wierni pewnie zaskoczeni tym bywają, jak ktoś miał odwagę mówić o innych rzeczach, tą niepospolitą odwagę, o której mówią parafianie, to i pewnie łatwiej wykazywać się tą odwagą. Jak to z tym było? No, ten alkohol to jest taka podstępna choroba, która już tu się rozpoczęła w Poznaniu. Nie da się ukryć, że my sobie nieraz tam pofolgowali jako odskoczni od tych wszystkich problemów, jakie były, tośmy sobie nieraz tam popijali wieczorami, a to jednak lawina, która rusza, zaczyna się napędzać, staje się coraz większa. Ksiądz ma tyle okazji, ma tyle imprez do zaliczenia, zapraszają go wszędzie. I to tak później dochodzi do tego, że się okazuje, że człowiek jest alkoholikiem, który nie jest w stanie sobie sam pomóc, bo to jest niemożliwością. Dlatego kuria podjęła decyzję, że rezygnuje z parafii i idę na leczenie. Z tym leczeniem to też było fajnie, bo ja się zbuntowałem wtedy bardzo mocno na prymasa i nie pojechałem w ogóle do domu księży Mytu mieszkać, tylko pojechałem sobie w Polskę. Byłem takim bezdomnym przez 2,5 miesiąca. Bywałem tu, tam, do znajomych wjeżdżałem, do mojej rodziny, moje siostry biedne nie wiedziały, co ze mną teraz zrobić. Ci moi przyjaciele też czekali, co będzie dalej. Trafiłem później na terapię, prowadzi taką terapię ksiądz pod Jarocinem dla księży. Ale nas tam było 10. To był taki seminarium naukowe, się z tego zrobiło. Ja tam byłem najgłupszy z nich, bo tam jacyś tam profesorzy poprzyjeżdżali, bo to okres wakacji, więc trzeba podleczyć się, jeszcze problem. I mu po 10 dniach stamtąd nawiałem. I w końcu dzięki księdzu Pawłowi Pawlickiemu, z którym teraz mieszkam, Pawełku, serdecznie pozdrawiam, trafiłem do Harcic. To jest bardzo fajny zakład leczniczy uzależnień pod Wąkami. I tam w tych Harcicach 120 chłopa i ja jeden ksiądz. No właśnie. Cudowna sprawa. Ja tam stamtąd nie chciałem wychodzić. Tam się zaprzyjaźniłem z wieloma. Do dzisiaj mam wiele przyjaciół z tamtego okresu. Zresztą teraz do Harcic jest, że prawie co drugi dzień, bo tam jeszcze kilku znajomych znowu spotkałem, którzy są na terapii i stało się mi odwiedzać. I czas terapii był dla mnie takim czasem, kiedy ja rzeczywiście teraz mogę powiedzieć, że dojrzałem w kapłaństwie. Niektórzy mówią o nawróceniach, tam na jakichś pielgrzymkach, tak jak słyszałem, tam jeden te pielgrzymki alkoholowe, opowiadałem o tych swoich nawróceniach, tam na pielgrzymce na Jasnej Górze, w Licheniu, dzięki. A ja się nawróciłem na terapii. Harcicach. W jakim stopniu pomogła modlitwa? Także modlitwa i mówi ksiądz o tym wstawiennictwo księdza Jerzego. Był ze mną na terapii, mieszkał ze mną w torbie pod łóżkiem, ale był. I on cały czas, ja wiem, że ja nie wiem, jak to się stało, przecież myśmy się nigdy nie spotkali, myśmy się nie znali. Ja jestem z nim związany od momentu, kiedy się dokonała jego śmierć. I to jesteśmy tak mocno związani emocjonalnie, że ja wiem, że on nieustannie nade mną czuwa. Może to jest jakoś tak, że dobro wraca, to znaczy to co ksiądz wtedy zrobił, tak, dla sprawy sprzeciwu wobec zbrodni na księdzu Jerzym, dla przekazania jego wartości, powróciło, kiedy człowiek sam znajduje się w jakimś kryzysie duchowym. Tak. I on wspomaga. I ja myślę, że on wspomaga tych wszystkich księży, którzy dalej jego słowa niosą światu. Słowa twoje poniesiemy. Pewnie nas niewielu tych księży jest w tych diecezjach, którzy rzeczywiście żyją taką ideą księdza Jerzego,
ale ta grupka, ta z ostatnio, jak byłem na rocznicy księdza Jerzego, to nas tak może było w końcu lepsze z 40 księży. To jest taka grupka tych wiernych, pewno, że się już wykruszyło z tego towarzystwa, pewnie 2/3, bo to ja byłem taki młody wtedy. Ja pamiętam, jak tam spotykaliśmy się na rekolekcjach, to się nazywało rekolekcje dla duszpasterzy, ludzi pracy. To były rekolekcje dla niepokornych księży. Na tych rekolekcjach się produkował z reguły kardynał Gulbinowicz, bo to był nasz ukochany ojciec. To nas tam było gdzieś tak 120-130 osób na tych rekolekcjach na Jasnej Górze. Ja byłem jednym z młodszych. Młodszy ode mnie był Stasiu Suchowolec chyba. To ja widzę, że teraz już ta grupa tych starszych już tak odchodzi, że teraz przychodzą, ale na szczęście jest grupa młodszych, którzy przychodzą też i włączają się teraz do tego, żeby głosić także nauczanie księdza Jerzego. Ludzi mówiących w prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał niewielu do głoszenia prawdy. Tylko słów kłamstwa musi być bardzo dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie. Zmienia się jak towar na półkach. Musi być ciągle nowe, musi mieć wielu sług, którzy wedle programu nauczą się go na dziś, na jutro, na miesiąc. Potem znowu będzie na gwałt szkolenie w innym kłamstwie. Pamięć o tych innych księżach, których ksiądz wymienił, oni ginęli już właściwie w czasie niektórzy Okrągłego Stołu, tak? Już po 89 roku. Tak. Wcześniej w Poznaniu zginął dominikanin ksiądz ojciec Honoriusz Kowalczyk. Tak. Dlaczego już koło 89 roku oni ginęli? Czy ma ksiądz na to jakąś odpowiedź? Widocznie była potrzebna ta ofiara przemiany, która się dokonała. To była ofiara. Ich ofiara, złożona z, ofiara z ich życia, żeby to były jakieś podwaliny tego wszystkiego, co się dokonuje. Nie? Mhm. Ja myślę, że jeszcze byli ludzie, którzy się ich bali. Po prostu się bali. No, taki ksiądz Stefan Niedzielak z Golgota Wschodu, związany niesamowicie z wszystkimi morderstwami na wschodzie dokonanymi, no zginął właściwie za tą ideę, że próbował pokazać, jak wiele osób zginęło na wschodzie. Nie tylko Katyń, ale ci wszyscy, którzy zostali tam wywiezieni. To są miliony ludzi. No Stasiu Suchowolec, no cudowny człowiek, wspaniały. Przyjaciel księdza Jerzego w końcu, opiekun rodziców księdza Jerzego, bo przecież był w tej parafii wikariuszem w tym czasie, jak się to wszystko wydarzyło. On był bardzo niepokorny. I był bardzo chyba niewygodny dla wielu tam w tym białostockim, dlatego zginął. Sylwka Zycha spotkałem jeszcze na pogrzebie księdza prałata Teofila Boguckiego, proboszcza księdza Jerzego. Wyszedł z tego więzienia, tak trochę tam opowiadał o sobie i nie myślałem, że za chwilę już będę czytał, że już nie żyję. Także to są takie przykre momenty. Wspominam ich często, ale dlaczego tak się stało, to się dowiem, jak będziemy w wieczności. A co bezpieka starała się przekazać, mordując tych księży? Wspomniał ksiądz o księdzu Stefanie Niedzielaku, jego związku ze sprawą Katynia. Czy to nie była jakaś taka demonstracja, że ta Nowa Polska nie może się oprzeć na właśnie tej ciągłości, że to ma być jakiś taki twór pokraczny? Możliwe, nie będący PRL, nie będący komuną. Się od historii, tak, możliwe. Bo te kazania chociażby księdza pokazywały tutaj, jak bardzo w ludziach, nawet jak się odetnie ich przez jakiś czas od historii, jak bardzo ta historia ma moc oddziaływania, kiedy dostaną szansę usłyszenia od niej, zetknięcia się z nią, tak? No tak, bo rzeczywiście jesteśmy odcięci od historii. Proszę zobaczyć, jak młodzież jest odcięta, jak historię wyrzucono praktycznie ze szkół. Jeżeli nie powrócimy do tego, będzie tragedia. My musimy, naród tracąc pamięć, traci życie. My musimy pamiętać o tym wszystkim, co się wydarzyło.
ostatnich latach było tak, że z jednej strony trochę było o historii z góry, bo był, nie wiem, prezydent Lech Kaczyński, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, młodzi historycy, z drugiej strony trochę właśnie z dołów, kibice, rap, hip-hop. I jak to razem się zgrało, to jednak pojawiły się dziesiątki, setki tysięcy młodych ludzi, którzy zaczęli się tym fascynować i stało się to dla nich jakąś treścią. Ale ile jeszcze tych młodych ludzi nie żyje tą treścią? Tak. Ile jeszcze tych młodych nie żyje, nie? Niestety. Mhm. To jest ten ból. Także uważam, że historia musi wrócić do szkół. Nie wiem, czy myśmy chyba w podstawówce 2 albo 3 godziny historii mieli, mimo że za komunę to było. I pamiętam wspaniała pani, która uczyła historii, ona, mimo że to była głęboka komuna, ona nas uczyła ducha patriotyzmu. To ja dzięki niej, no dzięki oczywiście rodzicom i dziadkom, ale dzięki niej mam wpojonego tego ducha patriotyzmu. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie dumniej byli. Czas, byśmy wreszcie grzech niewiedzy zmyli. To my, młodzi Polacy, przed tobą czoła chylimy. Twoje życie wam zadaje tym, co z Polski pragną szydzić. Wrogowie narodu innym chcą Polskę obrzydzić. Ty poszedłeś sam do Auschwitz i świat milczał obojętnie. My, rotmistrza, pamiętajmy, a niech cały świat cię wstydzi. Wspomniał ksiądz o rodzicach. Jaka to była rodzina? Jest ksiądz z Ostrowa Wielkopolskiego. Stamtąd się ksiądz wywodzi, zanim był Łazarz i zanim były te wszystkie wydarzenia. No ja jestem z rodziny, gdzie żyły w pewnym momencie 4 pokolenia, bo jeszcze pamiętam pradziadka, dziadek z babcią, rodzice i nas 5 rodzeństwa, bo ja mam 4 siostry, które bardzo serdecznie pozdrawiam. I to tak się fajnie ułożyło, że mam 2 starsze, 2 młodsze, ja zostałem po środku. Fajna rodzina, do dzisiaj się spotykamy często. Nie ma między nami żadnych waśni, codziennie przez telefon rozmawiam z jedną z sióstr, bo interesują się, co się dzieje z bratem codziennie i chwała im za to. Teraz od niedawna trafił ksiądz do Wronek, są telewizory w więzieniu, być może więźniowie w tej chwili księdza oglądają, jak to się stało i dlaczego do tego ciężkiego więzienia, historycznego więzienia, gdzie i Róża Luksemburg siedziała, ksiądz trafił. No, 4 lata pracowałem pod Inowrocławiem, w takim sanktuarium maryjnym. Tam była też grupa chłopaków, którzy wyszli z terapii alkoholowej i narkotykowej. I przygotowywali się tam do wyjścia do życia. Takiego już na wolności, z dala od nałogów. No niestety tak się losy potoczyły, że musiałem stamtąd odejść. I przyjął mnie ksiądz Paweł Pawlicki, który jest duszpasterzem trzeźwości archidiecezji poznańskiej, jednocześnie jest kapelanem więzienia we Wronkach. I mi zaproponował, czy będę z nim jeździł do więzienia. No pierwsza niedziela, to pojechałem z duszą na ramieniu, muszę przyznać. To przejście przez to biuro przepustek, później tam to przeprowadzanie przez te kraty, dojście do tej kaplicy. Pierwsza msza święta dla tych uwięzionych tam. Ale muszę przyznać, że to jest dla mnie czas błogosławiony. Te rozmowy z nimi, bo mamy czas na to, że między mszami możemy z nimi rozmawiać, spowiedzi i takie, no muszę przyznać, że obojętnie z którym z nich się rozmawia indywidualnie, to są wspaniali ludzie. Ja się nawet doskonale czuję w tym więzieniu, żebym najchętniej stamtąd nie wychodził, ale nie będę się starał, żeby tam trafić w ten sposób. Jak reagują na księdza? Wyczuwają, z kim mają do czynienia? Ja jeżdżę w sutannie zawsze do więzienia. Mhm. Muszę przyznać, że funkcjonariusze są bardzo grzeczni w więzieniu. Bardzo, zresztą młoda ekipa to jest funkcjonariuszy. I więźniowie wiedzą doskonale, z kim mają do czynienia, z kim rozmawiają. Pewno, że pewne podchody próbują tam robić, ale są rzeczywiście fajnymi ludźmi. To są ludzie, którzy chcą przyjść na mszę świętą, przychodzą z własnej nieprzymuszonej woli. Są 2 msze święte w niedzielę dla nich, żeby za duża grupa nie była jednocześnie. I te msze rzeczywiście, ja bardzo je przeżywam, muszę powiedzieć. Może bardziej niż oni nawet. Że mogę, to jest dla mnie łaska, bo rzadko który ksiądz może wejść do więzienia we Wronkach i odprawiać mszę świętą, mając przed sobą kielich, na której stopie jest wygrawerowane więzienie Wronki. Czy nawrócenia w więzieniu są możliwe i jak to jest z tymi ludźmi? Ludźmi często po ciężkich przejściach, często uwarunkowanych ich historią rodzinną,
czasami mocniej własną winą. Jak to jest? Oj tak, nawrócenia się nam dokonują niesamowite. To są nieważ lata, oni tam siedzą niektórzy po 15 czy dłużej lat. I to jest dla nich taki czas przemiany rzeczywiście. Jeżeli chce oczywiście, to dokonuje w sobie przemiany. To widać po nich. Później jak wychodzą, bo tam już kilku to razy już za moich tam pobytu wyszło, to są zupełnie inni ludzie. Oni rzeczywiście mają trudno później po wyjściu, mają trudno na wolności, bo to różnie ludzie ich przyjmują wtedy, bo wyszedł więzień. Ale jeżeli on się stara, i to wyjdzie na prostą. Wyjdzie na prostą. I rzeczywiście trzeba przyznać, że ci chłopacy, którzy przychodzą tam na mszę świętą, starają się tą świętą przeżywać jako jedność z Chrystusem, który obdarza ich potrzebnymi łaskami. Czy spotkał się ksiądz z jakimś lekceważącym stosunkiem, z jakimś takim, czy ten antyklerykalizm, nie, który w pewnych okresach jest tam widoczny, czy nie? Nie, absolutnie. Nie. Muszę przyznać, że ci, którzy przychodzą, akurat odnoszą się do nas z szacunkiem. Nie wiem, jak tam inni. Trudno za innymi, tam siedzi prawie 1500 więźniów we Wronkach. Mamy takie fajne rzeczy tam, na przykład chłopacy przygotowują się do bierzmowania. W tamtym roku było 20 bierzmowania. Mieli rekolekcje też przed świętami teraz wielkanocnymi. Tydzień temu w sobotę mieliśmy wspaniałą drogę krzyżową przez jeden z korytarzy i po spacerniku. No niesamowite przeżycia dla tych chłopaków. Do tego stopnia, że jeden z chłopaków, myślałem, że nie skończy czytać stacji drogi krzyżowej, tak się rozpłakał. To jest niesamowite. Widzieć tych ludzi, którzy rzeczywiście kruszeją. Znowu budzisz się w celi, twoim bliskim jest przykro. Ty się złościsz, bo w sumie mogłeś tego uniknąć. Duszkiem wypijasz kawę, palisz szluga na szybko. Znasz to dobrze, więc łatwiej ci do tego przywyknąć. Czas wyznacza rutyna, ciężko o jakieś plany. Czytasz książki, powtarzasz sobie kodeks skazany. Żyjesz teraźniejszością, chłoniesz klimat tej puszki. Zastanawiasz się w ciszy, czy nie jesteś bezduszny. Tu zasady są proste, żyjesz w zgodzie z sumieniem. Robisz trening i całkowicie zmieniasz myślenie. Ciągła walka o status, trzymasz się w swoich kręgach. Choć się modlisz, to szczęście i tak tutaj nie sięga. Na ile jest tak, że robotnicy, ludzie pracy, tak, mogą stać się jakimś impulsem dla pozytywnych zmian w dzisiejszej Polsce? Tak, zaczęliśmy o tym rozmawiać trochę przed programem. Ja zawsze miałem teorię, że te środowiska niepodległościowe, antykomunistyczne, błędem jest, kiedy my, nie wiem, kończąc studia, zaczynamy się fascynować dyskusjami z kolegami z roku, którzy poszli w zupełnie inne światy i myślimy, że ich przekonamy, kiedy oni już z zupełnie innymi układami, w zupełnie innych światach żyją, że potrzebny jest taki w tej trzeciej RP, gdzie powstała ta oligarchia, powiedzmy sobie, mająca wszystko, że potrzebny jest sposób na dogadanie się z tymi, którzy w tej uprzywilejowanej grupie nie są. No i w ostatnich latach widzimy, że coś takiego, jakby ta idea, żeby te prawdziwe jakieś elity niepodległościowe dotarły do tych zwykłych ludzi, w jakiś sposób zaczęła się spełniać? Jak ksiądz to widzi? Ja widzę to tak. Trzeba przede wszystkim przy parafiach zacząć tworzyć z powrotem duszpasterstwa ludzi pracy. To, co było u Matki Boskiej Bolesnej. Oni przyjdą. Mhm. Oni będą się jednoczyć, nie będą ze sobą rozmawiać. I nie was to wystarczy, nie potrzeba tam ściągać prelegentów, którzy będą opowiadać tam naukę społeczną Kościoła, czy będą mi przypominać. Oni mają być ze sobą i z księdzem. Przede wszystkim musi być z nimi ksiądz, który ich poprowadzi. Nie za rączkę, ale pokaże pewne drogowskazy, im wskaże, jak mają iść dalej i to zacznie działać. Tylko trzeba się modlić o to, żeby księża się nie bali pójść do robotników. Bo myślę, że wielu księży boi się rozmawiać z robotnikami. Mhm. Ja to na jeżytach słyszę od księży, że no mniej ludzi przyjmuje kolędę. Najczęściej właśnie jeśli przyjmują, to ci autochtoniczni mieszkańcy jeżyc i że tam jest pole dla nas do rozmowy z nimi, tak? Nie ma integracji w parafii. Przychodzą młodzi. Mhm. Trzeba ich jakoś uchwycić serdecznością, zaprosić na jakieś spotkanie, żeby zacząć z nimi być, po prostu być, bo oni nie znają tego księdza, nie wiedzą, kim on jest, czy jak on ich potraktuje, jak pójdą do niego. Dlatego potrzeba właśnie otworzyć się na to, żeby z tymi ludźmi być po prostu. Tak na co dzień. Andrzej Gwiazda napisał kiedyś w miesięczniku Nowe Państwo taki tekst Dlaczego z robotnikami? I pisał o 80 roku, ale pisał też o późniejszych kontekstach, to znaczy, że
te negatywne mechanizmy jakiegoś awansu powodowały, że wśród robotników było też wielu takich, o których Sławomir Cenckiewicz mówi, że właściwie inteligenci robotnicy, czyli ludzie oczytani, ludzie interesujący się historią. Wtedy Andrzej Gwiazda pisał o Ryszardzie Kapuścińskim i o tym, że no on tłumaczył, że musiał współpracować z bezpieką, bo inaczej nie powstałyby te, czy jego obrońcy tak tłumaczyli, nie powstały te piękne książki. Mówi, wśród tych robotników byłby nie jeden Ryszard Kapuściński, gdyby, a oni odmówili współpracy czy pójścia w jakieś te mechanizmy. Co ksiądz o tym myśli? Tak, może być, rzeczywiście. Odmówili współpracy, ale są ludzie, którzy rzeczywiście nam się wydaje, że mało wykształcony, ale on wie. On swoje czyta, on swoje myśli, no ale trudno mu się przebić, żeby gdzieś dalej tą ideę pociągnąć. Że wolnego ducha jakby było więcej wśród zwykłych ludzi. Tylko mówię, trzeba ich zacząć gdzieś gromadzić. I parafia jest doskonałym miejscem do tego. Że bywało tak, że ludzi wykształconych na uniwersytetach bardziej jakoś konformizowano, wpuszczano w jakiś kanał, który powodował, że już nauczeni są mentalności do dzisiaj nie wychylać się, tak? Nie wychylać się, tak. A tu robotnicy jednak się wychylali, nie? I się potrafiliby się wychylić. Myślę, gdyby parafia zaczęła się nimi zajmować, gromadzić ich ze sobą, byłyby piękne rzeczy. No, są grzesznikami, Kościół składa się z grzeszników właśnie i ta droga dla każdego jest otwarta. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Chrystus czeka na każdego z nas. Nie bójmy się przyjść do Niego.